Cześć, z tej strony Piotrek i witam was bardzo serdecznie znowu w nowej serii, czyli reakcja na serial. Dzisiaj będziemy reagować na Skibidi Toilet 70 Part 1 i przed rozpoczęciem odcinka prosiłbym o zostawienie łapki w górę, wbiciu na moje social media, suba i zagłosowanie na mecz Ekstraklasy. No i zaczyna się. Mnie ciekawi, co będzie, bo w opisie było napisane, że coś się wydarzy. O. Dobra, na pewno ekipa. Ło. To jest te ze spoilerów. Co? Boże, stan wojenny. Boże, co to za skibidi toilety, co jechają. Mamy perspektywę z tego rady. O Boże, jaka wojna. Ty, dobrze zrobione. O Boże. Mam wrażenie, że te toilety z każdym odcinkiem stają się coraz większe i bardziej takie niebezpieczne. A, to są sobotwory tego 40 któregoś, który został zabity przez... O. O, daj to kameramen. Jeden z gigaczatów. Dawaj! Dobrze! Dawaj, gigaczadzie! Masz esse! O! Daj tam, TV Man! O! Mamy to w końcu! Dio Tytanów w jednym odcinku! Podoba mi się! O, dał mu energię z... O! Boże! Boże, nie wierzę! Boże, ile mi dźwięku używa! Boże! Dostał ataku na dekadę, normalnie! Ty, dobrze! Jedną dękę ma uszkodzoną. Daje do nich wszystko, co może. Flashbacki. Teraz są chyba się flashbacki 58. O Boże! Co mu się dzieje? O! Młody do Bloksa. O nie! Pokrócił DJ Toilet. Boże, co to jest? O! Jeden sask do toiletu. Wszyscy zostaniecie zabici. Boże, tamten uszkodził miecz. O! Kobiety. Coś czuję, że jakość jest chyba słaba. O, mamy perspektywę z bunkra i toiletów. O, i Dark Speakermana tylko widać. Ty. Teraz Dafuk Boom nam ujawnił i nową możliwość kameramenów. To tyle.
I szczerze, jak ja oceniam odcinek? W sumie był taki bardzo dynamiczny i dużo się w nim działo. I pierwszy raz poznaliśmy Toileta, który mówi normalnie po angielsku. Szczerze, ogólnie odcinek był dobry. A teraz będę się z wami żegnał. Nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcji, wbiciu na moje social media i zagłosowaniu na mecz Ekstraklasy lub Pierwszej Ligi. I pa!